Oblicz granicę ciągu. Nasz ciąg przedstawiony jest w postaci ilorazu, dwóch wielomianów. Oba wielomiany są rozłożone na czynniki. W liczniku mamy w pierwszym nawiasie wielomian pierwszego stopnia, w drugim nawiasie wielomian pierwszego stopnia, czyli po wymnożeniu dostaniemy wielomian drugiego stopnia. Analogicznie w mianowniku tu również mamy w każdym z nawiasów wielomiany pierwszego stopnia, a nie z w postępkach pierwszych. Po wymnożeniu oczywiście dostaniemy maksymalnie n do potęgi drugiej, czyli wielomian w mianowniku jest wielomianem drugiego stopnia. Ponieważ stopień wielomianu w liczniku i w mianowniku jest taki sam, możemy obliczyć tą granicę dzieląc licznik i mianownik przez najwyższą potęgę mianownika, lub też możemy zrobić w ten sposób, że w liczniku i w mianowniku wyciągamy n w tej najwyższej potędze przed nawias. Dostaniemy więc. Pamiętamy, aby przepisać limes przy n zmierzającym do nieskończoności. W mianowniku w najwyższej potędze jest n do drugiej, w liczniku również, więc n do drugiej wyciągamy przed nawias. I w mianowniku również n do drugiej wyciągamy przed nawias. Ponieważ z obu nawiasów mamy wyciągnąć łącznie n do drugiej, to możemy wyciągnąć jedno n z pierwszego nawiasu i drugie n z drugiego nawiasu. Czyli po wyciągnięciu stąd dostaniemy. Jaka liczba razy... Może rozbijmy to jeszcze w ten sposób, że to będzie, wyciągamy z pierwszego nawiasu tylko jedno n. Czyli jaka liczba pomnożona przez to jedno n da nam 5n? Oczywiście będzie to 5. I jaka liczba pomnożona przez to n da nam minus 4? Będzie to minus 4 przez n, bo jak tą liczbę pomnożymy przez n, n się skrócą, zostaje nam 4. W drugim nawiasie dostaniemy, jaka liczba pomnożona przez n da nam 9? Będzie to 9 przez n, bo jeśli tą liczbę pomnożymy przez n, n się skróci, zostaje nam 9. I jaka liczba pomnożona przez n daje nam 4n? Oczywiście, będzie to 4 bo 4 razy n daje nam 4n. Analogicznie robimy w mianowniku. Również te n kwadrat zostało wyciągnięte z obu nawiasów, czyli z jednego nawiasu zostało wyciągnięte jedno n i z drugiego drugie n. Czyli jaka liczba pomnożona przez n daje 3n? Będzie to 3. I jaka liczba pomnożona przez n daje 11? Będzie to 11 przez n. Bo jeśli to pomnożymy przez n, n się skróci, zostanie 11. W drugim nawiasie, co razy n da 1, będzie to 1 przez n. I co razy n da minus 2n, będzie to minus 2. Teraz widzimy, że n do kwadratu z licznika i z mianownika się skracają. I teraz możemy już pod n wstawiać nieskończoność. Jeśli n zmierza do nieskończoności, to sama piątka oczywiście zmierza do pięciu, a 4 przez n będzie nam zmierzało do zera, dlatego że dzielimy czwórkę przez coś olbrzymiego. 9 przez n również nam będzie zmierzało do zera, gdy n -y zmierzają do nieskończoności, no a sama czwórka będzie nam zmierzała do czwórki. Tu mamy trójkę zmierzającą do trójki, jeśli n -y zmierzają do nieskończoności. I tu mamy małą jedenastkę dzieloną przez coś olbrzymiego, przez coś co zmierza do nieskończoności, czyli to nam zmierza do zera. 1 przez n również zmierza do 0. i dwójka zmierza do dwójki. Teraz gdy już podstawiliśmy pod n nieskończoność, nie przepisujemy już limesa, tylko stawiamy nasze granice, czyli mamy 5 odjąć 0 a w drugim nawiasie 0 4. W mianowniku mamy 3, dodać 0 zero, i 0 zero 2. Z pierwszego nawiasu mamy 5, z drugiego 4, a w mianowniku z pierwszego nawiasu 3, a z drugiego minus 2. Możemy skrócić czwórkę z dwójką i w liczniku dostaniemy 5 razy 2, czyli 10, w mianowniku minus 3. Możemy ewentualnie jeszcze wyciągnąć całości, czyli mamy minus 3 i 1 trzecia.